Rzekła Maria, róbcie wszystko, cokolwiek sen mi Pan powie. Drodzy bracia, w pochowaniu kapłańskim, świętym prałatem archipresbiterem, świętym prałatem pustoszem tego sanktuarium, drogie siostry zakonne, drodzy bracia i siostry zebrani tu w Jarosławskiej Kolegiacie, przyjaciele Matki Bożej, drodzy radiosłuchacze, każde sanktuarium, których jest wiele w Kościele Świętym, w Ojczyźnie i na Podkarpaciu, ma swoją historię. Każda figura, obraz, łaskami czczona, przecudowna, niesie ze sobą historyczne przesłanie. Właściwie każdy kustosz, myślę, że Jarosławski również, jest gotów opowiadać historię bardzo mocno zakorzenione w przeszłości, mówiące o pojawieniu się obrazu, czy innego wizerunku Matki Bożej, czy Świętego, czy Chrystusa. Wizerunku czy obrazu, który przypomina pewne fakty, które niesie ze sobą także znaki łaski. Bo właśnie w ten sposób Pan Bóg daje nam do zrozumienia, że w określonym miejscu, w określonym czasie, w określonej sytuacji Jego działanie jest szczególnie intensywne i piękne i prowadzi do zbawienia. Tak również jest w przypadku obrazu, który czczony jest w Rzymie, który ma piękną nazwę. Wybawienie ludu rzymskiego, Sales Populi Romani. Wybawienie ludu, to wybawienie dokonało się wiele razy w historii wiecznego miasta Rzymu, w historii ludzi, którzy modlili się przed tym wizerunkiem i modlą się do dnia dzisiejszego. Jest wiele opowiadań bardzo budujących, nieraz zakorzenionych w Piśmie Świętym, mówiących o skuteczności modlitwy przed obrazem Matki Bożej, której kopię tego obrazu czcimy w Jarosławskiej Kolegiacie. Jedno z tych opowiadań mówi, że kiedy święty Piotr udał się do miejscowości Lidla po to, aby ewangelizować, by głosić Ewangelię, dokonał tam różnych znaków. Między innymi uzdrowił, czy raczej wskrzesił młodzieńca zwanego Eneaszem, któremu się udało przysnąć na jakimś kazaniu, spadł i się zabił. Ale święty Piotr powołał go na nowo do życia mocą Chrystusową. Podobnie też było w przypadku Tabity, która również została obdarzona łaską życia. Wskutek tych znaków wielu mieszkańców Lidy się nawróciło i w porywie swojego serca postanowili zbudować kościół. Jak mówi ta legenda, na uroczyste otwarcie poświęcenie tego kościoła zaprosili apostołów Piotra i Jana, ale także i Matkę Najświętszą. Matka Boża powiedziała wtedy takie zdanie, według tej tradycji. Idźcie z radością, ja jestem z wami. Piękne powiedzenie. Idźcie z radością, ja jestem z wami. Nie poszła fizycznie z Piotrem i Janem, ale kiedy Piotr i Jan przybyli do tej nowej świątyni, by dokonać jej poświęcenia, otwarcia, jak mówi legenda, zobaczyli na ścianie piękny obraz. Właśnie ten, który czcimy. Wybawienie narodu wybranego. Matka Boża potem przybyła, jak mówi legenda, po to, aby w jakiś sposób odebrać cześć od mieszkańców tej miejscowości. Historia się toczyła dalej. Nie wszystkim ludziom podobało się to, że ludzie, że wierni gromadzą się przy obrazie. Wśród nich, tym, któremu się to nie podobało, był słynny odstępca Julia Apostata, żyjący w IV wieku, który polecił zniszczyć obraz. Ale okazało się, że nie było to takie proste i ci, którzy otrzymali to zadanie, wykonywali tę pracę bez większego skutku. Narzędzia pracy po prostu się zniszczyły. Obraz pozostał. Przyciągał ludzi, zwłaszcza w trudnych sytuacjach. Jeden z najbardziej znanych papieży Kościoła katolickiego, święty Grzegorz Wielki, zmarł w 1904 roku, miał przed sobą wielki problem do rozwiązania. Mianowicie w epidemii wybuchła epidemia. I on właśnie zarządził, nie tylko zarządził, ale poszedł w uroczyste procesy, niosąc obraz Matki Bożej, prosząc o oddalenie tej epidemii, która dziesiąt chowała mieszkańców Rzymu. Jak mówi tradycja, pochód zatrzymał się w obecnym miejscu, gdzie znajduje się znamie świętego Michała Arkaniowa. I wtedy zebrani w tym pochodzie usłyszeli głos, ponieważ było to w okresie wielkanocnym, głos
dobiegających gdzieś z nieba głos antyfony o zmartwychwstaniu, o radości Maryi. Królowo nieba, wesel się, aleluja, bo ten, któregoś rodziła zmartwychwstań, powiedział aleluja. Papież miał odpowiedzieć, zgodnie z tym, co zachowujemy w naszej liturgii, odpowiedzieć, że cieszymy się z tego zmartwychwstania. A święty Michał Archanioł, który się ukazał wówczas, schował miecz wyciągnięty nad szynem i epidemia ustąpiła. Podobne wydarzenie, jak mówią legendy opowiadania związane z dziejami tego obrazu, było wiele. Wskutek tego papieże wielką czcią otaczali ten wizerunek, modląc się w trudnych dla Europy, dla świata, dla Kościoła momentach. Jeden z takich momentów najbardziej znanych była modlitwa papieża Grzegorza XVI, przepraszam, Piusa V, który modlił się przed mającą się rozegrać bitwą pod Lepanto, kiedy w Europie zagrażają wojska muzułmańskie. Tutaj w tej modlitwie wojska chrześcijańskie wierzyły zwycięstwo, nawała muzułmanów została zatrzymana. A w efekcie do dzisiaj obchodzimy święto Matki Bożej Różańcowej, dziękując za to zwycięstwo. Drodzy bracia i siostry, to tak bardzo skrótowo, rzut oka, popatrzyliśmy na historię tego obrazu, którego kopię czcimy tutaj i który nie tak dawno został ukoronowany. Wybawienie ludu rzymskiego, wybawienie Kościoła katolickiego, można by było powiedzieć. Wybawienie, którego często oczekujemy, o które prosimy. Prosimy Matkę Bożą o ratunek. Prosimy w różnych potrzebach. Każda nowenna, każde sanktuarium niesie ze sobą bogactwo różnych próśb, które wierni z wielkim przekonaniem zanoszą do Boga za wstawienie Najświętszej Maryi Panny. Prosimy o łaski duchowe, o nawrócenie, o zbawienie, o wytrwanie w dobrem, o wybór drogi życiowej. Prosimy także o łaski przyrodzone i każdy z nas ma tych próśb napisanych w swoim sercu bardzo dużo. A dzisiaj wpatrujemy się w jej postawę i słuchamy słów, które wypowiedziała choćby w Kanie Galilejskiej, czy przy innych scenach, które zostały opisane w Piśmie Świętym Nowego Testamentu. W tym roku w sposób szczególny wpatrujemy się także nie tylko tu w Jarosławiu, mając małych aktorów, patrząc na dzieci fatimskie. Patrujemy się, wsłuchujemy się w słowa Maryi, które ona wypowiedziała 100 lat temu w Fatimie. To orędzie fatimskie niesie ze sobą obietnicę ratunku. Świat 100 lat temu też nie był łatwy. Też były różne zagrożenia, które były wymierzone przeciwko wierze, przeciwko Kościołowi, przeciwko także tym sprawom przyrodzonym, jak choćby pokój na świecie, czy dobrobyt, trwała wojna. Jak mówiono wówczas, wielka wojna, bo nie wyobrażano sobie, że może być większa. Za niedługo przyszła jeszcze gorsza. Ta wojna i te różne nieszczęścia skłoniły ludzi do błagania Boga o ratunek. I Pan Bóg posłał Maryję. Posłał po to, aby przypomniała rzeczy ważne. By przypomniała rzeczy zapisane w Ewangelii. Potrzeba nam zauważyć, kiedy patrzymy na objawienia fatimskie, że są one bardzo ściśle związane z Ewangelią. Nie można orędzia fatimskiego rozważać w oderwaniu od Ewangelii. Orędzie Matki Bożej z Fatimy jest po prostu przypomnieniem najważniejszych treści zawartych w Ewangelii. Słowa Chrystusa. Nawracajcie się. Budujcie Królestwo Boże. Bądźcie ludźmi ośmiu błogosławieństw. Podejmujcie dzieło modlitwy. Odnawiajcie wasze serca. Sprawdźcie, aby wasze serca były podobne do serca Jezusowego. Uczcie się ode mnie, mówi Jezus, bo jestem cichy i pokorny sercem. Maria patrzy na nas i mówi podobne słowa. Mówi, przypominają nam choćby w dzisiejszych słowach Ewangelii, róbcie wszystko, cokolwiek Syn mój wam powie, czyli zachowujcie Ewangelię. Dzieci z Fatimy doświadczyły wielkiego dobrodziejstwa. Chociaż nie bardzo wiedziały, co to jest Rosja, co to jest wojna, bo może słyszały o tym, ale Rosja dla nich była czymś bardzo abstrakcyjnym i
prawdziwa światłość, która pochodzi, która ich dotyka, pochodzi od samego Boga. Maria jest pośredniczką w udzieleniu tego światła. One w jakiś sposób doświadczyły głodu Eucharystii i dorastały do tego wielkiego daru, jakim jest pokarm niebieski. Doświadczyły także skutków grzechu, poglądając, uświadamiając sobie te nieszczęścia, które niesie ze sobą każdy świadomie odpowiedzialnie popełniony grzech, będący odwróceniem się od Pana Boga. Patrząc na to wszystko, zapewne czuły, że są związane z Bogiem, Trójcy Święty, jedyny, od tego wszystko wypływa. Z Chrystusem, który jest Synem Bożym, przysłanym do nas do zbawienia świata. Dzisiaj, drodzy bracia i siostry, patrząc na obraz Matki Bożej, która jest ratunkiem narodu, ratunkiem Kościoła, chcemy słuchać, jak wspomniałem, słowa Maryi, te z Ewangelii i te z Fatimy. Chcemy uczyć się od niej ducha, ducha pokuty, ducha wiary, ducha miłości, ducha służby, ducha miłości, która jest napisana w jej sercu. Uświadamiamy sobie po raz kolejny postulat Akademii Fatimskiej. Uświadamiamy sobie aktualność tych wydarzeń. Dziś, kiedy jest tak wiele zagrożeń, kiedy trwa nas samych przed naszym otoczeniem niezwykła gonitwa za przyjemnościami, za sukcesami, za dobrobytem, za spokojem. Dziś, kiedy człowiek zapomina o swoim powołaniu, o tym, że w akcie stwórczym został powołany do tego, aby odnaleźć drogę do Pana Boga, aby poznać Pana Boga, aby Go pokochać, aby świadczyć o Nim i aby służyć Mu i przez to dokonać swojego zbawienia. Tak bardzo często, niestety zbyt często, pojawia się postawa buntownicza. Nie będę służył. Ja jestem najważniejszy. Ja jestem wolny. To wszystko, co wokół mnie, ma mnie służyć. Ja nie mogę służyć komuś innemu, bo jestem wolny. Takie przekonanie, nieraz wypowiadane werbalnie słowami, a nieraz jest po prostu wypowiadane przez czyny. I w tym kontekście dzisiejszego zagonionego, bardzo trudnego świata pojawia się Maria jako pokorna niewiasta, mówiąca po prostu: oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według Twojego słowa. Ona jako służebnica Pańska troszczyła się o Syna, troszczyła się w tych najdrobniejszych, zwykłych sprawach, ale także w tych sprawach duchowych. Zdawała sobie sprawę przecież, że misja Chrystusa, jej Syna, jest niezwykła. Chrystus jej to uświadomił, zwłaszcza w scenie, kiedy odnalazła go na obrzeżu świątyni. Powinien być w prawach, które są mojego Ojca. Dlaczegoście mnie szukali? Jeszcze nie nadeszła godzina, powiedział w dzisiejszej Ewangelii Świętej. Serce Maryi otwierało się powoli, podobnie jak otwierało się i otwarte było zawsze serce Zbawiciela. Tak bardzo pięknie powiedział to święty Jan Paweł II, mówiąc, że serce Maryi zostało otwarte słowem: niewiasto, oto Syn. I to serce Maryi spotkało się duchowo z sercem Syna, przybitym w uczniu żołnierza. Serce Maryi, jak mówi nasz rodak, otwarte tą samą miłością do człowieka i do świata, jaką Chrystus umiłował człowieka i świat, wydając za niego samego siebie. A więc miłość, która była w sercu Jezusa, jest tożsama z miłością, która była w sercu Maryi, i inaczej być nie może. Taką miłością, jaką Chrystus dla nas umiłował, kocha nas również Matka. Takiej miłości nas uczy, do takiej miłości nas wzywa. Dzisiaj, kiedy wsłuchujemy się w orędzie fatimskie, gorąco pragniemy, aby spełniły się jej zapowiedzi, by jej serce zatriumfowało. To znaczy, żeby zatriumfowało także serce jej Syna, Jezusa Chrystusa. Tylko te serca dadzą ludzkości pokój, sprawiedliwość, tylko te serca i wierność tym sercom zagwarantuje dzisiejszemu światu pokój i miłość. Mówiąc światu, trzeba mieć na myśli nie tylko świat globalny, powszechny, ale także świat, którym jest nasza ojczyzna, którym jest nasza archidiecezja, nasza parafia, czy którym jest także nasza rodzina. Dzisiaj
chcemy przemieniać ten świat. Bo po to jesteśmy powołani, aby przemieniać ten świat, który nas otacza. Dzisiaj, drodzy bracia i siostry, chcemy tutaj właśnie w tym sanktuarium uświadomić sobie, że naszym zadaniem jest przemiana świata i trzeba zacząć najlepiej od siebie. Bo jest nas pokusa, żeby reformować wszystkich wokół siebie, cały świat, poczynając od władz państwowych, czy sejmu, czy papieża, biskupu, kapłanów, a zapominamy, że najlepsza reforma rozpoczyna się w ludzkim sercu, w naszym sercu. Pamiętajmy, drodzy bracia i siostry, że trzeba zmieniać także życie naszych rodzin. Przecież Maria tutaj, strona w Jarosławskiej Kolegiancie, jest matką, opiekunką rodzin. Nie bądźmy obojętni, bezradni wobec panoszącego się zła w naszych rodzinach. Nie bądźmy bezradni wobec tych, którzy posługują się wulgarnym językiem, których postawy odbiegają daleko od przykazań. Bądźmy przede wszystkim wierni, ciągle się nawracajmy, ciągle troszczmy się o to, aby nasze rodziny były święte. I to jest zadanie, które spoczywa na nas wszystkich, nie tylko na biskupie, kapłanach, siostrach zakonnych, ale także i na rodzicach, na dziadkach. Nie dysponujmy się od obowiązku odpowiedzialności za rodziny, naszym wiekiem, czy stanem zdrowia, czy naszą sytuacją. Dzisiaj, właśnie dzisiaj trzeba, jak mówi papież Franciszek, aby to wychowanie, które kierujemy wobec dzieci i młodzieży, było powołaniem nas wszystkich. Tak bardzo często mówi papież Franciszek o roli babci, dziadka, którzy mają wielkie możliwości formowania młodego pokolenia. Tu jest taka pokusa ze strony rodziców, żeby zostawić dziecko w spokoju, bo jest takie grzeszne, kiedy siedzi przed komputerem, kiedy gra i kiedy zabija, posługując się grami drugiego człowieka, bo jest spokojny, bo nikomu nie przeszkadza. Ale jest to zatruty owoc, może przyjemny początkowo i spokojny, ale powodujący wielkie spustoszenia duszy młodego człowieka. Jakże bardzo ważne jest to, abyśmy temu dziecku dali więcej czasu. I to odnosi się do rodziców, przede wszystkim do rodziców, którzy tłumaczą się pracą, obowiązkami, zaśpieszeniem, ale każda minuta poświęcona dziecku, młodemu człowiekowi, zaowocuje stokrotnie. Jest jak ziarno wrzucone w rolę, które wyda owoc obfity. A jakże wiele czasu mogą i powinni poświęcić swoim wnukom, babcie i dziadkowie. Właśnie wtedy, kiedy rodzice nie mają czasu na wychowanie dzieci, jakże pięknym jest obraz, kiedy babcia prowadzi wnuka do kościoła, kiedy prowadzi na Kalwarię Pasławską, po to, żeby razem się modlić, żeby pokazać, że jest coś ważnego, cennego, któremu warto służyć, według którego warto układać swoje życie. Trzeba, drodzy bracia i siostry, nawet kiedy nie możemy, kiedy nie mamy kontaktu z wnukami czy wnuczkami, trzeba ogarnąć się modlitwą i prosić o to, aby to młode pokolenie nie zatraciło wiary, nie zapomniało drogi do Pana Boga, do Kościoła, do sakramentów świętych. Trzeba uczyć ich modlitwy, dobrego postępowania. Trzeba ukazywać system wartości, a najlepiej przez osobisty przykład. Bo słowa, takie oklepane powiedzenie, słowa pouczają, ale przykłady pociągają. Zechciejmy dzisiaj, kiedy patrzymy na obraz Matki Bożej, królowej rodzin, opiekunki rodzin, prosić ją o to, aby udzieliła nam pomocy, ratunku, aby ratowała nasze rodziny. Tę rodzinę także i, która jest nasza ojczyzna, od zgubnych, złych wpływów, od wulgaryzmu, od nieporozumień, od odejścia od Pana Boga. Prosimy Maria, by wzięła pod opiekę wszystkie nasze rodziny, cały nasz polski naród, by uchroniła nas od nienasyconego głodu, który polega na tym, by jak najwięcej mieć. Nauczyła nas, że trzeba raczej być, że trzeba, by nad systemem materialnym górował w naszym życiu system duchowy. By nie było w nas pychy, zarozumiałości, arogancji, byśmy potrafili, tak jak Maria, odnaczać się tym duchem pokornej miłości, duchem milczenia, pokuty, wiary, duchem służby człowiekowi. Do tego nas wzywa
Kany Galilejskiej, z innych stron biblijnych i z Fatimy, ale także i z Jerozolskiej Kolegiaty. Amen.